So I found myself in tears. Every day was... Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. W końcu nadszedł ten dzień, żeby nagrać najlepsze książki, które przeczytałam w 2018 roku. Niestety nie udało mi się namówić mojego narzeczonego do tego, żeby dołączył do mnie w tym filmie. Może w jakimś innym uda nam się coś nagrać razem. Także jeżeli macie jakieś propozycje filmów, które moglibyśmy nagrać razem, koniecznie dajcie znać w komentarzach, może go to przekona. Natomiast jeżeli chodzi o książki, które czytałam w 2018 roku, to właśnie, zaznaczam, że to są książki, które czytałam w tamtym roku, a nie które koniecznie wyszły w tamtym roku, chociaż są też i takie. Jest to oczywiście bardzo subiektywny ranking i też nie układałam książek na zasadzie od najgorszej do najlepszej, tylko podzieliłam je na kategorie. I o tych kategoriach teraz Wam też opowiem. Znaczy opowiem, no po prostu Wam będę mówić kategorie w trakcie pokazywania książek, także nie sugerujcie się tutaj absolutnie kolejnością, bo kolejność nie ma znaczenia. Kategorie są cztery i co? Myślę, że chyba możemy już przejść do podsumowania. Do większości z tych kategorii wybrałam po dwie książki. Wyjątkiem jest kategoria pierwsza, czyli polski autor. I jest to też trochę dla mnie zaskoczeniem, bo ten 2018 rok to był taki rok polskich autorów. Dużo czytałam właśnie polskich pisarzy, bardzo też doceniłam polską literaturę i chciałabym w 2019 roku kontynuować poznawanie polskich autorów, szczególnie te książki, które były nagradzane nagrodami Nike, Paszportu Polityki itd. I tak dalej. I w tej kategorii mam trzy książki, tak jak już wspomniałam. Pierwsza z tych książek to jest książka właśnie wielokrotnie w tym roku nagradzana, czyli Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy. To jest książka, która opowiada, właściwie autor tutaj opowiada o tym, jak porządkuje mieszkanie po śmierci swojej matki. Natomiast tak między wierszami, mimo tej króciutkiej objętości, ona opowiada też o wielu takich ważnych, codziennych sprawach. Jest to książka też taka, do której chciałabym wrócić, którą chciałabym przeczytać jeszcze raz, wyciągnąć z niej jeszcze więcej. I naprawdę te wszystkie nagrody, które ona zdobyła, są zasłużone. Także jeżeli jeszcze nie czytaliście Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy, no to bardzo gorąco Wam polecam. Druga książka, którą tu mam, również jest cieniutka i jest to Rejwach Mikołaja Grymberga, czyli zbiór opowiadań o pokoleniach Żydów żyjących w Polsce w czasach teraźniejszych, to znaczy o tym, jak ten Holokaust i II wojna światowa nawet dziś w XXI wieku odciska piętno na Żydach mieszkających w Polsce. Bardzo mocna rzecz, bardzo wzruszające opowiadania, naprawdę coś wartego przeczytania. I trzecia książka, którą tutaj mam, to autor, którego w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć i jest to Dygot Jakuba Małeckiego. Być może zdziwi Was ten wybór, być może zdziwi Was to, że nie pokazuję tutaj książki Nikt nie idzie Jakuba Małeckiego, tym bardziej, że o Dygocie sporo mówiłam na swoim Instagramie i to tak niekoniecznie właśnie w takich superlatywach. Pomijając to, jak ciężko mi się tę książkę czytało ze względu na pewne wątki i jak bardzo ta książka denerwowała mnie w pewien sposób, to jednak nie mogę jej odmówić tego, że jest to naprawdę świetna książka, bardzo dobra fabularnie, bardzo dobra warsztatowo i zdecydowanie bardziej taka moja, trafiająca w mój gust, niż właśnie Nikt nie idzie. Bo tak jak mówiłam przy okazji recenzji Nikt nie idzie, która mimo wszystko jest oczywiście świetną i bardzo dobrą książką, to zabrakło mi tam takiego jakby fabuły. Ona była taka niedopowiedziana, co też było świetne, ale zabrakło mi takiego punktu, do którego ona zmierzała. Natomiast Dygot jest podobny w tym sensie do Rdzy, to znaczy ma taką zamkniętą fabułę i to chyba właśnie przeważyło tę szalę na korzyść Dygotu. To są te trzy książki, najlepsze książki, które przeczytałam w 2018 roku, jeżeli chodzi o polskich pisarzy. Druga kategoria, którą sobie tutaj wybrałam i tak jak mówię, od tej pory będą już po dwie książki, jest to kategoria romans. I tutaj chciałam Wam powiedzieć o książce Brittany C. Sherry z serii Żywioły. Jest to bodajże trzeci lub czwarty tom, trzeci chyba. Woda, która niesie ciszę. Jest to obok powietrza, którym oddycha, mój ulubiony tom właśnie z tej serii. Historia taka bardzo wzruszająca, bardzo wciągająca. Naprawdę płakałam na niej dosyć sporo. I jedna z lepszych książek, o ile nie najlepsza, Brittany C. Sherry, które miałam okazję czytać. Także całą tę serię Wam bardzo polecam. Tych książek nie trzeba czytać po kolei, bo tutaj są oddzielne historie. Także jeżeli nie czytaliście żadnej książki z serii Żywioły, a chcielibyście przeczytać tę, to spokojnie możecie i ja właśnie bardzo Wam polecam to zrobić. I druga książka w kategorii romans na pewno nie będzie dla Was zaskoczeniem, bo ostatnio i w podsumowaniu grudnia, i chyba w Book Haulu, czy w jakimś poprzednim filmie o niej mówiłam. I jest to książka Colleen Hoover, wydana właśnie w 2018 roku w Polsce, Wszystkie nasze obietnice. Historia małżeństwa, które stara się o dziecko, niestety tego dziecka mieć nie może i o tym, jak takie problemy właśnie wpływają na młodych ludzi, na młode małżeństwo, na związki. Dla mnie to też jest książka o tym, jak ważne jest to, aby w związku rozmawiać o swoich problemach. Naprawdę, o ile nie rozumiem do końca problemu Queen i Grahama, znaczy nie potrafię się z tym jakby utożsamić, bo no to jest na razie problem mi obcy, o tyle nie potrafię zrozumieć, dlaczego Queen była tak bardzo zamknięta i tak strasznie nie potrafiła porozmawiać ze swoim mężem na temat tego, co ją boli, bo myślę, że taka rozmowa byłaby naprawdę
nie rozwiązałaby problemu, ale byłaby bardzo oczyszczająca dla nich obojga. Także jeżeli jesteście w takim długotrwałym związku i macie jakieś problemy, to rozmawiajcie o nich, bo naprawdę rozmowa może tutaj wiele pomóc. Książka była świetna, zdecydowanie jest to jedna z moich ulubionych książek Colleen Hoover, bardzo wzruszająca. Także jeżeli lubicie romanse albo książki właśnie Colleen Hoover, no to ta na pewno jest warta polecenia i warta przeczytania. Kolejna i przedostatnia już kategoria to książka młodzieżowa. I tutaj też mam dwie książki. Pierwszą z nich jest książka Druga szansa Katarzyny Bereniki Miszczuk. Jest to pierwsza książka tej autorki, którą przeczytałam. Jest to wznowienie właśnie wydane w tym roku. Książka sama w sobie została wydana dosyć dawno, wydaje mi się, że 3-4 lata temu. Jest to historia Julii, która pewnego dnia budzi się w tajemniczym szpitalu, który tak do złudzenia przypomina szpital psychiatryczny. Nie pamięta kompletnie nic ze swojej przeszłości, nie wie kim jest. No i ten szpital oczywiście jest taki dosyć szemrany, także tutaj jest taka wielka tajemnica. Julia będzie próbowała się dowiedzieć, kim jest i ocalić tym samym swoje życie. Bardzo się w tę książkę wciągnęłam. Jest jej osobna recenzja na moim kanale, także tutaj gdzieś nad moją głową powinien pojawić się odnośnik. Im dłużej teraz myślę o tej książce, to wydaje mi się, że trochę sama dodaje jej wartości, trochę wyolbrzymiam jej znaczenie, bo jest to jednak książka młodzieżowa. Natomiast ja bardzo lubię doszukiwać się drugiego dna, czy to właśnie w książkach, czy w filmach i tak samo zrobiłam tutaj. Chyba trochę sobie nadinterpretowałam i dlatego ta książka mnie tak zachwyciła. Nie zmienia to jednak faktu, że naprawdę była to jedna z książek, która wywarła na mnie naprawdę spore wrażenie w tym roku. Ja po przeczytaniu tej książki rozmawiałam nawet z autorką na jej temat, pisałam do niej na Instagramie, bo nie mogłam po prostu jakby wytrzymać tych emocji. Także to coś znaczy i to była naprawdę dla mnie bardzo, bardzo fajna młodzieżówka. Drugą książką młodzieżową jest Kikerella. Jest to również historia, która wywarła na mnie bardzo dobre wrażenie, którą bardzo dobrze mi się czytało. Oczywiście jest to storytelling Kopciuszka, jak można wnioskować z samego tytułu. Natomiast storytelling dosyć oryginalny i bardzo, bardzo współczesny, bo porusza temat bycia fangirl, bycia w fandomie. Co ja tutaj mogę dodać? Też jest osobna recenzja na kanale, także jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was do obejrzenia. Natomiast książka jest świetna i myślę, że oczywiście jest to młodzieżówka, także może niekoniecznie polecam starszym, chyba że lubicie takie rzeczy, ale myślę, że nastolatkom naprawdę się spodoba i wiele czytelników będzie mogło się utożsamić z główną bohaterką, no bo to jest po prostu książka o nas, o fanach jakichkolwiek serii, czy to książkowych, czy filmowych, czy serialowych. Także też bardzo Wam polecam i wiem, że chyba w tym roku ma wyjść druga część, kontynuacja tej książki i również bardzo chętnie po nią sięgnę. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobra jak Kikerella. I ostatnie dwie książki, które chciałam Wam pokazać w tym zestawieniu najlepszych książek przeczytanych przeze mnie w 2018 roku, należą do kategorii biografia / literatura górska. I pierwsza z tych książek to jest biografia Wandy Rutkiewicz, czyli książka Wanda, opowieść o sile życia i śmierci. Jest to, tak jak już wspomniałam, biografia Wandy Rutkiewicz, czyli wybitnej himalaistki, która zaginęła na Kanchenjunze i do dziś nie wiadomo tak właściwie, co się z nią stało. Krążyły gdzieś tam plotki, że Wanda przeżyła, zeszła jakby z drugą stroną do Tybetu i że gdzieś tam osiadła w klasztorze, także to jest też taka postać owiana nutką tajemnicy. Biografia jest napisana bardzo dobrze, jest to taka biografia przez duże B, bardzo rzetelna. Też chyba jest osobny filmik o tej książce na moim kanale, tak mi się wydaje. I pamiętam, że jedyne, co mi się w tej książce nie podobało, to pierwsze kilkadziesiąt stron, bo ja rozumiem, że trzeba było przedstawić dzieciństwo Wandy, jak najbardziej się z tym zgadzam, natomiast niekoniecznie rozumiem, dlaczego autorka tak bardzo zagłębiała się na przykład w życie jej dziadków, czy nawet w życie jej nauczycieli, bo też o jej nauczycielach tutaj jest mowa, także trochę mnie to nudziło, ale później, jak już rzeczywiście było tylko o Wandzie, nawet nie tylko o tych jej górskich wyprawach, ale też o takim jej życiu codziennym, to książka okazała się świetna. No i warsztatowo też jest bardzo dobra, bardzo rzetelna, także jeżeli szukacie dobrej biografii o ciekawej postaci, no to książkę o Wandzie Rutkiewicz bardzo gorąco Wam polecam. I druga książka to też jest górska biografia, tym razem Artura Heisera, czyli kolejnego himalaisty, który również zginął w górach, bodajże na Gasherbrumie pierwszym czy drugim, już nie pamiętam dokładnie. I to również, podobnie jak w przypadku Wandy, jest taka bardzo rzetelna biografia, bardzo dobrze zrobiony research, bardzo dobre źródła. Bartek Dobroch dociera do osób bliskich Arturowi, do jego żony, ale też do jego przyjaciół, czy nawet do takich osób jak Martyna Wojciechowska, dla której Artur Heiser był takim jakby mentorem poniekąd. Książka jest bardzo ciekawa i nawet pomimo tego, że opowiada o Arturze Heiserze z różnych stron, nie tylko z tej strony wspinacza, ale również na przykład przedsiębiorcy, to te fragmenty również są bardzo ciekawe, nie ma tutaj dłużyzn, wszystko czyta się po prostu jednym tchem, także te dwie biografie, jeżeli interesuje Was taka tematyka, albo po prostu, nawet jeżeli nie, bo to nie są książki typowo górskie, to są właśnie bardziej biografie. Dlatego nie byłam pewna co do tej kategorii, czy nazwać ją jako biografia, czy właśnie literatura górska, bo są to bardziej biografie niż książki o górach, a że akurat opowiadają o himalaistach, no to siłą rzeczy zahaczają też o ten temat. Ale jeśli lubicie biografie i szukacie naprawdę porządnych biografii, no to te dwie książki Wam strasznie, strasznie gorąco polecam. No i to by było na tyle. Pokazałam Wam w sumie 9 książek. Oczywiście, tak jak mówię, to jest bardzo subiektywne, ale dajcie znać,
znać, czy zgadzacie się co do mojego zdania na temat którejś z tych książek, bo myślę, że część z nich jest na tyle popularna, że duża część z Was mogła już je czytać. I dajcie mi też koniecznie znać, jakie były Wasze ulubione książki 2018 roku. Bardzo chętnie sobie przejrzę Wasze tytuły, te, które bardzo polecacie. Być może coś znajduje się już na mojej liście na 2019 rok, a jeżeli nie, to być może będę chciała to dodać. I kto wie, może za rok w podsumowaniu 2019 roku okaże się, że była to też moja ulubiona książka, dlatego bardzo Was proszę o polecenie takich, może nie jednego, ale powiedzmy dwóch, trzech najlepszych tytułów, które udało Wam się w minionym roku przeczytać. Na dzisiaj to by było wszystko. Widzimy się chyba całkiem niedługo w książkach, tym razem najgorszych, które przeczytałam w 2018 roku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i z chęcią wrócicie obejrzeć następny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!